I zagrajmy dalej w Eye of the Beholder 2. Co tu jest za tymi drzwiami? Napój leczący. Napój leczący. Ja sobie to wezmę. Nie, to jest. Aha, to jest speed, a to jest leczenie. Parchment. To jest jakiś rodzaj wpisu wyrwanego z dziennika. Architektura w tych katakumbach jest niesamowita i intrygująca. Wiem o drzwiach, ich fascynacją ukrytnymi i sekretnymi przejściami. Muszę znaleźć. I mamy trąbkę. Dobra, teraz nadeszła pora na to, żeby wyczaić, o co chodzi z tymi ścianami poszarpanymi, tak? Otóż należy w nie po prostu walnąć bronią. To się nie powinno stać. To nic nie da, spróbujemy z inną ścianą. Rozwalone. Aha, bo te płyty się odciskują, że tak powiem. Aha. Napis na ścianie mówi: nie ma powrotu. Wszyscy, którzy wejdą, są skazani na zagładę. Dobrze. Ja tutaj spróbuję odpocząć, pokażę, co się stanie. Wizje śmierci i zniszczenia nawiedzają wasze sny. Nie jesteście w stanie tutaj odpocząć. Dobra, nie? Nie można na tym poziomie odpocząć. Tak więc odpocznijmy wyżej. I to będzie nasz ostatni odpoczynek, przez jakiś czas przynajmniej. Teraz nadchodzi moment, który dla nowo stworzonej drużyny postaci może być naprawdę trudny. I jednak ja całe szczęście mam te różdżki tutaj, o. Które powinny mi dość chyba dość poważnie ułatwić właśnie tą część tutaj. A masz tam Frosta, Sunral. Nie będziemy im szczędzić potworom, nie? Ja teraz zapiszę. Śmierć. Śmierć. Okej. Okay. Zdejmę sobie zbroję. Tak, bez powodu. I co my tutaj mamy? Tutaj coś jest na podłodze, nie? Tych drzwi z tej strony nie można otworzyć. O nie! O nie! No cóż. To tu jest w tym poziomie. O, mamy takie galarety. I te galarety, jak nas atakują, to rozpuszczają nam zbroję. Nic poza tym nie robią, tylko po prostu potrafią zniszczyć zbroję, nie? Także zniknie ona. Zwój usunięcia klątwy. Bardzo szybko nauczy się tego czaru. O właśnie. Gdyż on może być potrzebny. Otóż w tej części, w Eye of the Beholder 2, w przeciwieństwie do Eye of the Beholder 1, przedmioty przyklęte, jeżeli zostaną włożone do ręki, to już tak łatwo z tej ręki nie wyjdą. One się po prostu przyklejają, nie? Trzeba je odczarowywać. Dzień dobry. Tutaj jest potrzebny klucz w kształcie pająka. Co ja zrobiłem? Drzwi donikąd.
gargulce, które będą męczyć naszych bohaterów. Czemu ten stożek zimna nie ma animacji? Pewnie dlatego, że emulator jest niedoskonały. Znaczy na Amidze ta gra, na prawdziwej Amidze ta gra działa poprawnie oczywiście w każdej chwili. I nie ma na przykład tak, że jak odcisnę zwój, to jest czarny ekran przez dość długi czas. Nie wiem dlaczego tak się dzieje pod emulatorem. Z kolei jak zrobię, żeby ten była poprawna animacja stożka zimna, to wtedy właśnie ten czarny ekran po zwoju zostaje na bardzo długi czas. Okej, okay, to będzie karuzela chyba, nie? Tak. Czy ta obracałka, ja mówię. Iluzja! Założy się, że będzie ich jeszcze tutaj kilka. Spoko, Sunral. Wierzymy ci. Co tu jest? Może jakiś przycisk, co? Coś omijam? Nic tu nie ma. Nie chciało wyjść. Jest klucz pająka i mamy kolejny szczątki, nie? Napój leczący. Napij się. I teraz, jeżeli coś tutaj podniesiemy. O, nie! Drzwi uległy zamknięciu. Chroncie Sunrala. A ostrożek zimna działa na więcej pól niż jedno. Może też zamrozić potwory, które znajdują się w tyle. Detect Magic, poproszę. Laska plus jeden. Shit. Bracers plus 5. Wow. Trzymaj to. A ten hot cool to ja nie wiem, czy on czasem nie jest przeklęty. Więc wolę sobie zapisać. Właśnie Sandral tak paskudnie oberwał. A my się nie możemy wyspać, nie? Trzeba mu coś dać do ręki, do wypicia, napij się. Tak, ten miecz jest przeklęty. Mogę jeszcze rzucić czar. Aha, nie, bo ten. Bo i tak nie wezmę tego miecza do ręki. Wypad z tym. Cure poison. Trzeba to zużyć, bo tylko ekwipunek zawala. Co zrobiłem? Aha, cofnąłem się. Mamy klucz, tak? Spider Key. No to najwyższy czas sprawdzić, co się kryje za tymi drzwiami, nie? Zejście na dół. Tu chyba nie bardzo to, co chciałem. Co, tu już nic nie ma? To już nic nie ma? Jestem kręcioł.
Tu jest to sekretne przejście. No, a tu jest korytarz dalej. Ale mamy ten klucz pająkowy, pajęczy, czy jak on się tam nazywa, nie? Który można na coś, czemu to z tym wyszło. Który można na coś zużyć, na przykład na te drzwi. A ty skąd się wziąłeś? Mogę teraz to zużyć te drzwi obok. I tutaj jest jakaś zagadka, nie? Z płytami. Że mamy 9 płyt. I coś trzeba tutaj zrobić, nie? Teraz właśnie się przydadzą te wszystkie śmieci, które zbieraliśmy do tej pory. Jakaś tam tarcza. Jakiś tam kamień. Nie wiem, czy ja to dobrze układam, czy dobrze pamiętam, że tak mogło to być zrobione. Tak. Idealnie. Co to na niego nie zadziałało? W tym pomieszczeniu niby nic nie ma, nie? Nieprawda. Jest kamienny portal! Jest kamienny portal! Mamy zwój przyspieszenia. Naucz się go. Mamy jakieś maty. Zidentyfikuj je. Ty nie możesz, ale ty możesz. Plus jeden. Plus pięć. To jest takie samo, nie? Dobra, to ja tego nie chcę. Amulet, który w ogóle nie ma żadnego tego efektu magicznego. Żelazne racje żywnościowe. Kolejny klucz pajęczy. I mamy portal, co jest najważniejsze. I tutaj widać, nie ma pustego miejsca, tylko jest, można włożyć dowolny klucz do tego portalu. Jednak ta gra nie polega aż tak bardzo na tych portalach. Tutaj tych kluczy chyba jest tylko 3 albo 4. O, o! Kirk paskudnie oberwał. Tu jest kolejne sekretne przejście, które prowadzi do jeszcze większej liczby tych gargulców. Tak jest. Topór niemagiczny. Napój leczący. Napij się. Napój super leczący. Oj, czemu ja tego nie wziąłem? Szczała. Szczała. Munkej. Czyli jednak to jej trzeba było przyjść. Szklana kula. Szklana kula, która rzuca czar kuli ognistej, jeżeli się ją użyje. Ale też ma to chyba inne zastosowanie, tak więc ja tego nie będę zużywał. To musi zostać. Jest kamienny kryształ. O, i są zaczarowane strzałki. Nie będę tego zbierał, bo ja tego i tak nie używam. Płaszcz Moonshade. Jaki on jest? Plus 3. Czyli to już jest zbroja w sam raz dla Sanrala. Czy zbroja, to jest szmata maga, nie? Okej, mamy ten kryształ. Można w tym momencie się wycofać, gdzie on jest. Ale bugi. Hurra, jesteśmy z powrotem w świątyni! Na poziomie pierwszym.